Dobra, lecimy dalej. Co tu będzie? Droga wyjazdowa z Hackett Query, druga 10. Dylan, rozdział 9. Matka rodu. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem z tym Jacobem, że go tam zostawiłem. Ale mam nadzieję, że tak, bo teraz tam Laura będzie siedzieć. Że razem się wydostaną. No, this is all Hackett property. The main road is another mile that way. Wait, how do I know so much more about everything than you do? Wait, shut up. So basically, it's another hour walk to the main road, and then at least another 3 to 4 hour walk until we hit the nearest... whatever? Yeah. What was that? Let's just keep moving. To była, proszę panie, Dylanie Wrona, bo nas pani wiedźma obserwuje. So... I guess this is me now. What? You're gonna look great with a hook. We can call you Hooky McHookface. Czesław Hakowski, co to jest? Tłumaczenie. Dobra, weźmy pozytywy, nie? Yeah, I guess it's pretty unique. I could get different attachments for it. Yeah, man. Lean into it. One hell of a story, too. Yeah, I guess it's something to talk about on the radio station. We're all gonna be laughing about this in a few years. You, me, maybe even Ryan. Zaciekawieniem. Kinda got close at the fire pit back there. Am I crazy? Nie wiem, czy to jest dobrze, że ja teraz to powiedziałem Caitlin, bo oni razem na niego lecą. Next year, right? Well, let's get through this year first. Znaczy, wiecie, ja jestem heteroseksualny, to ja bym brał London Tipfer. Wiesz, ono ma już chyba 30 parę lat, ale... Heroic, with an eye patch. Chyba by mi to nie przeszkadzało, tak? Maybe she shivers his timbers. There. Ona jest... Albo ci faceci tu są tak strasznie wysocy, albo ona jest tak strasznie mała. Ile London Tipton, znaczy, przepraszam, Brenda Song ma kurde wzrostu. I tak wygląda na 1,55 m, nie? It's motion sensor. We're okay, I think. Oh look, steampunk's back in. Ew, come on, this way. Kurde, na złomowisko. Zajebiście. Teraz spotkamy jakiegoś wilkołaka, mechanika. Albo Bobiego. Put me down! Easy, ma. Put me down, you old witch! Blow your fucking head up! Ah, bitch! Naprawdę, ta matka mnie wkurwia, nie? Travis tu najbardziej się wydaje taki... Oh fuck. I spokojny. Gotcha. No pain for what you did to my Kaylee. O kurwa, przepraszam! Everybody stop! Nie chciałem! Ja myślałem, że... What the fuck is going on up here? O kurwa! Wake up! Wake up! Darling! Rozjebałem jej ryj! Niechcący! Nie chciałem! She's gone. Little Bobby. Mom's gone. A po co mi się rzuca na lufę, no? Jezu, jaki rozwalony ryj. No more party. No more protecting anyone. Travis. O nie. Był niechcący! Przepraszam, panie! Wbił mnie! Bił mnie noża! Oj, to chyba była najgorsza ścieżka, jaką mogłem wybrać, co? Tak, uciekaj windą jadalną. Czy tam windą nas syp? Nie wiem.
Fuck. Ale chociaż mam nóż, mam się czym bronić. Srebrny? To trzeba go wyciągnąć jakoś i zdezynfekować ranę. I zjebałem, bo ja nie chciałem jej zabijać. Ja chciałem zobaczyć, jak ją wilki zabiją. I spieprzyłem. Kurde, no trzeba go wyciągnąć. Że nie wszedł w żyłę. Ale weź go ze sobą. Weź ten nóż. No kurwa, jakie głupie. Ja chciałem go wyciągnąć po to, żeby go nieść w ręce. Ja to chyba powtórzę. Da się powtórzyć epizod? Ja chcę powtórzyć epizod, bo jednak nie chciałem tak robić. Kontynuuj. Jeden gracz. Nie da się. Nie da się. Nie da się. Dobra, walić. Zjebałem, to już niech tak będzie. No trudno. Ja zawsze coś na koniec gry muszę odpierdolić. Jak nie w Detroit, to tutaj. Nie chciałem ja myślałem, że jak go wyciągnę, to sobie go weźmie, no. Przecież ja bym tak zrobił, no ja nie wiem, co ci ludzie mają, kurde, tutaj... w mózgach. Ja wiem, że to adrenalina i w ogóle, ale no kurwa. Przecież nóż to jest broń. Kartka. List Kaylee. List wyznań Kaylee. Pakiet zaadresowany do babci. Mogę go przeczytać? Aha. No to sobie przeczytałem. Na pewno jesteśmy w jakimś domu. Domu. W jakimś pokoju sypialnianym albo gościnnym. Szafa. Niestety zgaduję, że Jedediah to był mąż właśnie tej baby. I teraz powiedział, że koniec chronienia dzieci, więc pewnie będzie nas chciał zabić. Ale powiedzmy sobie szczerze, to ona się rzuciła na Laurę. Ja się tylko broniłem. Śmierć przybiera wiele postaci. Może symbolizować zmianę, transformację i często interpretowaną jest jako światło nadziei. W twoim przypadku oznacza po prostu śmierć. Aha! No to chyba tą kartę będę musiał bardziej rozkminić. Fajnie by było jakoś przemyć tą ranę, zatamować. Ktoś tu nasrał do wiadra. Obsrany bakiet. Ale bakiet. To takie rzeczy robi. To jest rad do wiadra. No to gnocny bakiet. Wybieram te drzwi. Nieważne, zamknięte. O, Bobby tu idzie. Zablokuj drzwi. Ukryj się. Pod łóżkiem jest gówno. Więc idę pod łóżko. Bo pewnie zobaczy, że tam śmierdzi gównem. Ja może jakoś wytrzymam ten odór. W szafie na pewno sprawdzi. Dobra, to jest spokojnie.
Odejdź stąd. No nie wierzę. Nie zabijaj mnie, Bobby. Jest jakiś silny. Hell yeah, I do. Don't make me chase you, pig boy. Co tu za odór? Cię unosi, czy to mgła? Nie wiem. You can't hide from me in my own house, fucker. Ja chyba... You're a fucker. Jaki teraz mocny, bo zablokował. Ja chyba źle robię ten quick time event z tym wstrzymywaniem oddechu. Ja po prostu chyba muszę puścić w takim momencie, kiedy już będzie bezpiecznie, żeby się nie udusić, żeby on nie wziął takiego takiego wzdechu. Dobra, uciekaj. Już się ukrywałem i to nic nie dało. O kurde. Halo? Jest tu kto? Chyba nie. Pianino? Czy tam fortepian? Nie no, bez przesady, nie grajmy, bo nas znajdą. Co, ja mam być debilem? Grać jak nas właśnie w tym momencie szukają? Najgorsze co by mogło być. Ale czacha, ściana z trochę mówić. To nie jest niedźwiedź. To nie wygląda na niedźwiedzia, ale dobra. Ja się tam chyba nie znam na czaszkach, więc się nie wypowiadam. Może to jest niedźwiedź. Ale dużo tych trofeów mają. Mistrzowie polowań to oni. Nawet mają kurde pumę. Tu coś jest, coś jest. Nie wiem gdzie iść. A teraz poproszę po polsku. To podłączone do prądu klatki powinny utrzymać Chrisa, Caleba i Kaylee w ryzach w trakcie pełni podczas sezonu wakacyjnego. Zamówiłam je z ekspresową dostawą, więc powinny tu być przed przyjazdem dzieciaków. Widzicie? Czyli jednak cała rodzina. Czyli Chris, jego córka, która już nie żyje niestety, i Caleb są zamienieni. Czyli pewnie w klatce był Caleb, bo Chrisa widzieliśmy jak gadł z Travisem w komisariacie, więc... Ciekawe co się będzie działo podczas tej pełni. Chyba, że już ona jest. Dostawa więc powinny tu być z przyjazdem dzieciaków. Ostatnie czego nam trzeba to kolejne ofiary. Powiedzieć jak nie będziemy musieli zamykać ich w tych klatkach, może pomogą nam w odnalezieniu białego wilka i tropią go po zapachu czy coś w tym stylu. Będziemy bezpieczni jeśli użyjemy krwi. T. No ja coś czuję, że właśnie Chris nie jest tym białym wilkiem. Kto inny jest tym białym wilkiem, a ja wcześniej mówiłem, że tym białym wilkiem może być ten Alfa, czyli ten syn tej wiedźmy. Ja już nie wiem, który raz to mówię, ale już się nie będę powtarzał. Ostatni raz to mówię. Jak był ten pożar, pewnie tu uciekł i tyle, nie? Drzewo genealogiczne.
Gdzieś tu bym miał jakieś wskazówki, ale nie znalazłem. Osmolona odznaka. Travis wykorzystał władzę szeryfa, aby pomagać swojej rodzinie w zacieraniu śladów. Robił to od czasu pożaru, który wybuchł 6 lat temu. Caleb Hackett, Kaylee Hackett. To są ostatnie, jakby. No i drzewko się niestety zamyka, co? Nie ma kto już robić dzieci. I stara baba niestety... Słońce, oho. Słońce, energia nowego dnia. Zostało jeszcze trochę czasu do świtu, który ogrzeje mroki nosy. Twoje wybory i czyny, twoje życie zależy od twojej równowagi. Musisz znaleźć dla siebie ścieżkę w ciemności, aby móc po raz kolejny zobaczyć światło brzasku. Kurde, no i teraz będę miał trudny wybór. Czy wybrać karty tarota śmierć, czy... Jest tam. Czy śmierć, czy słońce? No ja bym bardziej wybrał słońce. Tutaj jakiś bezpiecznik. Oh fuck. Ja nie chciałem ci nie chciałem ci żony zabić, sorry, no sama się rzuciła na moją lufę. We ain't playing games no more, little girl. Try me, motherfucker. Zajebał mnie. You know something? I ain't got enough silver to kill you, but I sure to hell can make you suffer. Ja pierdolę. Laura, to chyba po tobie. Pamiętaj, że jesteś silna. Brawo. Brawo. Światło. Atakuj. Uciekaj. O nie! Przepraszam, Jake'u! Nie wiedziałem, że tak się stanie! No, wait! Ow! Ah! 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 Fuck! Ah! Ja nie mogę w takie gry grać, kurwa, ja takie chujowe ścieżki wybieram. Jacob zginął. Czy chcesz spróbować go ocalić? Zostały ci następne liczba żyć. Mogę go ocalić! Chcę! Obrócaj się koła, cofnij się do rozdziału 8. Wielkie postępy do tego momentu zostaną utracone. Mogę zmienić historię! Zmieniamy historię? Czy nie? Kurwa, jak mam szansę, to zmieniam. Bo tak mi chujowo poszło. Zmieniamy. Wait, it's him. Think about it. Zmieniamy historię. Nie wiedziałem, że tu jest taka opcja. Who the hell is she? Trzy życia mamy. You've already got it wrong once. It might even be Nick. Your friend? Hey, listen. Okay. They said that they've already got two of us accounted for. Whatever that means. Whoever this is, they're not going anywhere. I teraz tej baby nie zastrzelę. We've got to be sure. You promise. Fine. You gotta get me out of here. Okay, seriously, man. They took it. You. Ej, fajna opcja. Idiot. Ma. Czy mogę sobie powtórzyć? Damn it! You fucking piece of shit! Get away! Get away from me!
Dobra, pomóż Jacobowi. Okej. Talk me through it. Okay, so all I know is you have to open my door and that door. And definitely not that door. Wiem. Już wiem, jak to zrobić. Okay, fuck you, man. I'm trying to help. No, fuck you. I'm trying to... Shut up. Okay, there's a console on the wall over there, like a box or whatever. You should be able to use those switches to isolate each cage. Okay, hang tight. Okay. Teraz zrobimy to inaczej. Niech mi jeszcze raz pokaże, jak to wygląda. Tam jest 7. Tu jest 5, tu jest 3. No to na pewno 3. A 3 prowadzi do 4. O kurwa. This is way too dangerous. Yeah, cause you're fucking... Okay. Dunzo. Wait, I'm sorry, dude, please. God damn it. No, nie wiedziałem! You're better off down here. Oh, nie! What? I'm sorry, man. No, dude, come on. We'll come back for you. Nie. Please, Ryan, please. Kurwa mać, zjebałem znowu! No nie! No ja pierdolkę! Nie, zostaw to! I muszę całe powtarzać od nowa, tak? This is way too dangerous. Yeah, cause you're fucking... Okay. Dunzo. Wait, I'm sorry, dude, please. God damn it. You're better jak teraz otworzę, to zginiesz. What? I'm sorry, man. No, dude, come on. We'll come back for you. Shut the fuck you out, Ryan. Dobra, kurde, jeszcze raz. Musiałem jeszcze jedno życie poświęcić. Muszę otworzyć klatkę 5 i 3. Więc może ja źle to robię i tu chodzi po prostu o normalne dodawanie. Klatka 5 i 3. Czyli to będzie 2 plus 3. Nie wiem, czy dobrze myślę. Mam nadzieję, że tu chodzi o dodawanie, bo jak nie, to znowu coś spierdolę. I 3 to jest 5. Tak, dobra, czyli chodzi o dodawanie. I teraz 1 i 2. Jezu, aż 2 życia musiałem na to poświęcić. Ale Jacob już cię nie zabije. Teraz 1 i 2, po prostu. Proszę, żeby to zadziałało. Okay. O! Ja pierdolę, 2 życia na Jacoba straciłem, zostało mi 1. Damn. You look awful. Thanks. Dobra. Naprawiłem! I teraz nie strzelę tej babie w ryj. Emma wasn't with them. I don't know where she is. But you should go catch up with them. Be careful. Came into the mines. I don't know if there's a way back up. Aha, czyli on idzie po prostu swoją ścieżką. Jacob docenia twoją pomoc. Dobra. Tyle spieprzenia. 2 życia poświęcone na Jacoba. Doceń to, Jacob. Ale w sumie teraz mogę sobie wybrać inną kartę tarota, żeby podejrzeć. Mogę wybrać tą z tymi kochankami, bo z tą cesarzową to wiem, że tą babę zabiją wilki pewnie. Motherfucking counselors in your goddamn jail for 2 whole motherfucking months, right? And you are telling me now that instead of putting a bullet into each one of their little sorry shit-stained brains, You gave them your silver bullet gun and they shot my Kaylee with it? Is that what you were telling? Czemu nie ma dźwięku? Nie. Czemu się muzyka nie gra? Wcześniej grała muzyka, teraz nie gra muzyka. Coś się popsuło? Weźmy 69. Let me now, Travis.
no more blood on your hands. That's what you said it. God, oh my God, we are way past that now. Ma, what if it had been me or Bobby? What then? She was your family. A good boy protects his family. You ain't no good boy. I wish I could take it all back. I wish I could take it all back, but I can't. Well, I just don't. I don't understand why you couldn't have just taken care of the problem when you had the chance. Taking care of the problem? Do you hear yourself? Yes, I hear my goddamn self. I may be old, but I ain't deaf. I'm a police officer. Oh, so now I'm blind, you motherfucker. Now I'm blind. Oh, you just flashing that badge around like it's worth $1 million. The only reason you got it is because Hank got killed in a gypsy fire. Ma. Don't ma me. Would you sit down, please? Don't you tell me what to do. Please. And don't you go around. Don't you go around like you better than everybody else, because you ain't. Would you please sit down? Don't you tell me what to do, you piece of shit. Yes. Ale to jest w sumie głupie, nie? Że ją tak złapała. Ma, syn Bobby Dan. W ogóle nie ma dźwięku teraz, coś się popsuło. Coś się popsuło z muzyką. Nie wiem, czy reset gry się by nie przydał. Chyba tak zrobię, tylko jeszcze zobaczę tę kartę Tarota. Masakra, dwa życia na Jacoba poświęcić, jeszcze jedno mi zostało. Ale w ogóle fajnie wiedzieć, że taka opcja tu jest, że jak kogoś zabiję, to mogę sobie powtórzyć, nie? Kurde, bez muzyki tak dziwnie. O, wróciła, dobra, może jednak. Did you miss me? Hopefully you've brought me some more of my cards. Let's have a look, shall we? The Empress. Look at her. Those at the top can fold the hardest. Such a shame to nurture little monsters only to live long enough to watch them kill you. But it's no less than she deserves. The lovers. There's harmony in disagreement. Właśnie tych kochanków bym chciał teraz zobaczyć. Bo już wiemy, co to jest koło fortuny. Blood flows from the heart. You can almost taste it. Cesarzowa, to się domyślam, że ta stara baba zdechnie przez wilka któregoś. A koło fortuny to już też widzieliśmy. The wheel of fortune. After all, fortune is nothing but a spinning wheel. Sometimes you have to take a chance on the mysterious ways, but it favors those who pay attention. Watch closely. Though the wheel spins, the eagle-eyed can tell where it's going to stop. Details. Oczywiście, że tak. Then choose the possible future you'd like. Mamy taką możliwość, to sprawdźmy sobie tą trzecią kartę, kochanku. Zobaczmy, co tam to będzie. Takie trochę oszukane, ale wiecie. Jak można, to sprawdźmy. Okej, Laura. Wysysa z Ryana coś. A. Okej, to muszę pamiętać, że Ryanowi mogę wyssać coś z ręki. O Jezu, jeszcze to, no tak. Dobra, to jeszcze to powtórzmy. Rozdział 9. The scrapyard? Nah, just seen the sign on my way to camp. Well,
What if we just, like, walk to the main road? This isn't the main road? No, this is all Hackett property. The main road is another mile that way. Wait, how do I know so much more about everything than you do? Wait, shut up. So basically, it's another hour walk to the main road, and then at least another 3 to 4 hour walk until we hit the nearest... whatever? Dobra, London Tipton i Dylan, szybciej. Bo już chcę wiedzieć, co się teraz z Laurą stanie tam. Let's just keep moving. Okay. Możesz myślić zagadki, kurde, z dodawaniem na klatki. What? No już się domyśliłem. Great with a hook. We can call you Hooky McHookface. Dobra, co ja tu wybrałem? Pozytywnie chyba, nie? Tak. Yeah, I guess it's pretty unique. I could get different attachments for it. Yeah, man. Lean into it. One hell of a story, too. Yeah, I guess it's something to talk about on the radio station. We're all gonna be laughing about this in a few years. You, me, maybe even Ryan. Kinda got close at the fire pit back there. Am I crazy or was something about to happen? It was always next year, right? Well, let's get through this year first. Wouldn't really matter anyway. It looks like we finally know Ryan's type. Confident. Heroic. With an eye patch. So pirates. Maybe she shivers his timbers. There. Oj, masakra, masakra z tą grą, masakra! Oh, nie spodziewałem, że tak się kurde wkręcę w to. We're okay. I think. Oh look, steampunk's back in. Ew, come on, this way. Więcej takich gier, proszę, Supermassive, róbcie takich Until Dawnowych, a nie takich jak Dark Pictures. Że jest więcej fajnych wyborów, bo to mnie jara. O, dobra, teraz! Teraz pamiętajcie, nie bronimy się. Zobaczymy, czy coś mi tam zrobią, czy nie. Pewnie Travis mnie obroni, bo ja z nim byłam taka, no. Ale zobaczymy. Dobra, i teraz się nie bronimy. Zobaczymy, czy to coś da. Mam nadzieję, że kolejnego życia nie stracę. Kurwa. Nie chcę już cofać. A nie, bo to będzie rozdział 9. Dobra. Dobra, niech mi zabierze. Niech mi zabierze. You ain't hurting us anymore. Dobra. You are done. Everybody stop! Oof. Murderous bitch. Ma, shut the fuck up! That ain't no way to be talking to your mother. Yes, sir. Może teraz ten Bobby nie włoży mu noża. We ain't keeping them safe anymore, Bobby. Not after what they did to our Kaylee. Odwróć uwagę. No jest już w ogóle inaczej. What the fuck is she doing? Hey little bitch. You're singing off key. Ja pierdolę, jaka ta matka jest kurwająca. O nie, a jednak. Ryan, God! Dobra. To jednak z Ryanem jest ten. Nie no, nie będę na nią pluł. Ją karma i tak dopadnie. She was annoying the shit out of me. No chyba sobie robicie jaja. Fuck. Nie! Ale nie, nie wyskoczyły mi serduszka, czyli ona musiała przeżyć. To nie była srebrna kula. Chyba. Kurwa mać, co tu się dzieje? Alright, that's not good. Właśnie, teraz tego noża nie chcę wyciągać.
Yeah, I'm not doing that. No. Oh. Niech sobie stoi, potem może mi się przyda. Nie, ja mam nadzieję, że ona żyje. Mam nadzieję, że ona żyje. Mam nadzieję, że Laura żyje, bo się kurwie w chuj. Dobra, jeszcze raz weźmy ten list od Kaylee tutaj. A i właśnie, zobaczmy z tym przytrzymaniem, jak tu Bobby przyjdzie, czy ja mam to trzymać do końca. Teraz nie będę trzymał do końca, puszczę właśnie w takim ostatnim momencie. Gdzie to podziała. Okej. Okay. Ale w sumie mam jego nóż. To może zamiast ten, to ja bym... Dobra, ja pierdolę, ja to robię inaczej, bo mam jego nóż. Jak Bobby zobaczy, że mam jego nóż, to mi pewnie go wyciągnie i mi go wbije. Więc ja może zabarykaduję drzwi i spierdolę. Dobra, tu jest ta śmierć, to pamiętam. Tu jest ten bakiet z gównem. Ale się porobiły kurde rzeczy. No właśnie. Zablokuj drzwi. No to zajebiście. Zamknięte. Dawaj kurwa z buta. Widzi? I od razu jest inaczej. You can't hide from me in my own house, fucker! You're a fucker. Ach, te gimnazjalne pociski, chyba ty. I co z Laurą? Dom rodziny Hackettów, Laura. Żyje! Dobra, żyje! Zregenerowała się. Przemiana. Uff. Moja Laurunia kochana. Ty, ale jestem teraz tutaj. Widzicie, jaki to jest kurwa zmiana? To jest big zmiana, big change. Mogłem mi splunąć w ryj, bo mnie wkurwiała ta baba. Za to, że mi strzeliła w ryj. Mam nadzieję, że... Nie wiem, kto to jest. Aha, bo to jest Kaylee pewnie. Nie, czy kto to? Za to, że mi strzeliła. Mam nadzieję, że... Te wilki szybko ją zeźrą tutaj. My tu mamy lodówka. To jest kuchnia. To nic tu więcej nie ma. Tylko tamte wrota mi zostały do piekieł. Kominek. No to tylko tu mogę iść. Już wcześniej tu uciekałam, a teraz sobie mogę iść tu na spokojnie, bo oni myślą, że trochę ta regeneracja potrwa, nie? Ja pierdolę, w ogóle ja nie wiem, gdzie jestem teraz. Tu jakieś czaszki. Jakieś obrazy. Tu ciemno. Aż dziwne, że nic tu nie ma. Do spenetrowania. To tylko na górę mogę iść. Na
żadnego przejścia, znaczy wyjścia nie mam. Co jest? Czemu się zacięłaś, Laura? No właśnie. To było dziwne. Kibel? Aha, to jest to przejście na siłownię? Nie, tu nie przejdę. Ja sobie mogę iść tu normalnie. Tu ma teraz. Tu przejście. Przez ten to ja tu uciekałem, pamiętam, prawie się na to nabiłem. Okej, czyli ja wracam do tego samego jakby miejsca, tylko że tak na spokojnie. Jakby bez... jakby mnie nie gonią, nie? O to bardziej chodzi. Bo nie zabiłem tej starej baby na razie. Ale i tak to zrobię. Znaczy nie ja, wilki pewnie. Jak się domyślam po tej karcie Tarota. Może jaki ten dom jest skomplikowanie długi, aż mi się naprawdę ten Dark Pictures hotelowy przypomina. Skomplikowane pokoje. No właśnie. I teraz czy zagrać na tym Fortefianie czy nie? Ale chyba nie, co? No teraz jestem tu na cicho, to nie chcę, żeby mnie usłyszeli. Nie, nie gramy, nie gramy. To zostawiamy tak jak było, nie gramy. Nie ma co. Nie ma co kusić losu, jak teraz myślą, że ja leżę tam martwa. O Jezus, coś mi się włączyło. Dobra, to te niedźwiedzie. Muszę wszystkie znowu te wskazówki poznajdywać. Jezu, ta kulka w głowie. No, mam nadzieję, że u mnie... Ja wiem, że może nienawidzę Emmy, nienawidzę Jacoba. Są dwie najgorsze postacie, których nienawidzę, oni chcą jeszcze być razem. Ale naprawdę, chcę, żeby przeżyli. Bo ja chcę im uświadomić, że... Jak będę sterował Jacobem czy Emmą, że nie pasują do siebie i... Lepiej, żeby... No. Albo lepiej zrobić, żeby... Pasowali do siebie, żeby innej osoby nie skrzywdzili. Bo oni są tak irytujący i wkurwiający i stulejarscy, że lepiej, żebyś sobie robili na złość, niż komuś innemu psuli życie. No właśnie, to są takie wybory właśnie mam. Trudne sprawy. Te drzewo genealogiczne. Okej. Okay. Ciekawe, czy teraz coś będzie za tymi. Za tymi tutaj drzwiami. I to jeszcze będzie karta Tarota, pamiętam, tak? Słońce. Właśnie, którą by lepiej patrzeć? Słońce czy śmierć? Właśnie chyba bardziej śmierć, bo nie chciałbym zginąć. Chociaż słońce też jest jakby, że uratuje mi, nie? Muszę się zastanowić. No dobra. To idziemy tutaj. O kurwa. O nie, we dwóch. I got better. She's infected. Bitch is bit. Oh. You're gonna shoot me again? That worked so well for you last time. O ja pierdolę, no. Ja pierdolę, ta szmata. Ale mi wkurwia ona. Hey. You know, I might not have enough silver to kill you, but I could sure make you suffer. Teraz tylko taka zmiana, że tamta będzie obserwować. I co, babo? Twój mężu jak dostaje w pizdę.
Nie, wcześniej robiłem tak. Filthy animal. Get up. Come on, get up. What is that? Hey, what's your position? What's your position? Don't let her run, Jed. Cut her down. I teraz ona tu wyłączy zasilanie. O tak. To jest pewnie ten Cole. Ten syn Chrisa. She can see in the dark. She's one of them. What are you? A oni nie widzą, masz rację, są ślepi? Ja widzę, to ja też jestem. Ja pierdolę, jak ona mnie wkurwia. Hey! Everybody fucking stop right now! Take her head off, Travis. She's bit. Yeah. Yeah, fill her with silver, son. Wait! Shoot her! Uff. Travisowi coś się zmienia, kurde, osobowość. O, wracamy do Ryana. Dobra, teraz coś nowego w końcu. Nie wiem, czy ten nóż mi jakoś pomoże. Mam nadzieję, że tak. Specjalnie sobie go zostawiłem w kieszeni żebrowej. Tu się nie przeciśniesz, grubasie. Znowu to przytrzymanie. Dobra, teraz puszczę w takiej chwili, żeby on nie zrobił takie... Puszcz, kiedy będzie bezpiecznie. Ja nie wiem, kiedy będzie bezpiecznie, aż mi... Nie wiem. Ten czerwony, ten zniknie? A widzicie, kiedy mi ten czerwony znika, to takie pum-pum, pum-pum. Dobra, to teraz dopiero załapałem przy końcu gry, zajebiście. Come on, man. You gotta help me. I do? Yeah, I promise. I won't tell anyone anything. No, man. Family first. Besides, I'll get in trouble. Co już, mamusie, ruchałeś? Kurwa mać, muszę się bronić. Ow! You stabbed me! Yeah, fucking hurts, don't it? I ain't never been stabbed before. Aha, to chyba do... Ow, it really hurts. Dad! Dobra, on jest retarded. Więc chyba dobrze dla mnie. Wyścij mi rękę. Czy coś? Nothing out of the ordinary. Ryan. Oh. How bad is it? So sorry. That bad, huh? Nie, nie może być. Musisz przeżyć, a nie mam ostatnie życie. Whatever this is, people keep getting hurt. First Max, how are you? Ja rozumiem, o co chodziło z
z tym kochankowie, że teraz Laura może go ugryźć i mu uratować życie. Ale on wtedy też będzie wilkołakiem. Chyba o to chodzi. It's not your fault. I didn't have to come here. I shouldn't have let you come. You're not the boss of me. Ugryź mnie, baby. It's okay. Am I dying? You've lost a lot of blood. But it'll heal though, right? Wait. Maybe it, no maybe it will. What? Ryan, if you let me bite you. What? If you let me bite you, it means you'll be infected. Ale się wyleczysz. Which means it will heal. Yeah. But it also means. Ale mindfuck. Yeah, I got it, big bad wolf. Chcę to zrobić. Ryan, I don't have much time. I can feel it like it's fighting to get out. If you let me bite you and you heal, then... Then I have to kill Chris. It's not killing Chris, it's killing a werewolf. It's saving your own life. And mine. And Max's and your friends too. Zabiję Chrisa, na pewno. Jak on będzie tym białym wilkiem, to na pewno go zabiję, jak to srebro podziała. Let you bite me. And live to kill Chris Hackett. Or bleed out and die. Pretty much. It's your call, for now. So we doing this or no? Tak. Gryź mnie, baby. Do it. Wierzę tym kartom Tarota. No tak to byś zginął, no i co? Byśmy mieli jednego członka mniej. Zgaduję, że tą opcję pewnie da się... Tą opcję z tymi życiami da się wyłączyć, żeby była, wiecie, permanentna śmierć i nie można było zmienić. Ja nie grzebałem w opcjach, to nawet wiecie, się nie bawiłem tym. Gryź mnie! Nie! Niech mnie gryzie. He should start to feel better soon, I guess. Ja pierdolę, co my tu robimy, kurwa? Fuck. We gotta go. Bobby wrócił, naskarżył tacie. I mamie, że mu wbiłem nożyk. Ale żyjemy! Czy nikt nie zginął? Nie było żadnej pauzy, nie kazało mi nic powtarzać, więc jest chyba dobrze. I zostało mi jedno życie, więc... Domowisko Hackettów. O! Wracamy do nich, super! Guys never throw anything out, huh? So, do you want to give me some direction on what we're looking for specifically? Well, most of these cars look like they've already been stripped apart. It's just empty frames and chassis, which doesn't help us much. Okay, so we're looking for engine? Nie, pstryczka takiego. Well, anything relatively intact. Got it. Aha, ja myślałem, że oni przyszli po ten pstryczek tu tylko do swojego vana. A oni po prostu chcą znaleźć tutaj na zumowisku całe auto, tak? Jesteście normalnie pojebani. Już nie znajdziemy tu całego auta.
What the fuck, się wystraszyłem. To graniczy z cudem, żeby znaleźć tu całe auto. Ale no dobra, no sprawdźmy. Może coś na tym złomowisku będzie. Na pewno tu mamy warsztacik. Uważaj, London Tipton, idę. Tu coś świeci, ale to nic. To chyba tu będzie... O! A co to? Brama do piekieł. Are we gonna end up in a documentary? No. Shut up. Come on, let's go. Nie chcę jeszcze iść dalej. Chcę sprawdzić, co jest tu jeszcze na górze. Jakiś kalendarz? Drugi. Pełnia. These sons of bitches had it all planned out. No mieli wszystko zaplanowane. Gnoje. Trzeba zabić tą całą rodzinkę, trzeba zabić Chrisa i klątwa zejdzie i wszyscy będziemy szczęśliwi. I wszyscy przeżyją. Notatka ze złomowiska. Bloody damage. This. Who's T? Travis. Looks like these guys were cooking the books a little. Braciszek Chrisa. You said it. Chcecie mi przeczytać do końca? Ray AD 674 SUV uszkodzony na dworze. Załatw to bez dokumentacji i dyskretnie. No właśnie. Czyli to będzie wóz Laury i Maxa. To może go właśnie tu znajdziemy. Ale uszkodzone nadwozie. Ale to nie aż tak źle, bo on jeździł, nie? On jeździł, więc... Może się nada. Ja myślałem, że jak tu wejdę, to będzie jakaś karta tarota, ale nie. To idziemy dalej. Chcę zakończyć ten rozdział. I muszę ten odcinek pociąć. O kurwa. Weź tu teraz znajdź coś. Ja pierdolę, coś tu warczało. Jak tu jest taka teraz różnorodność chodzenia. Zgaduję, że on będzie tam. Albo i nie? Nie wiem. Idę. Sprawdzić, co tu jest. You think Brian's okay? He knows what he's doing. Probably safer than we are out here. No, już jest wilkołaczkiem razem z Laurą. A, czyli taka pogadanka przy płocie, no dobra. Może być. Jezus, te... Na czujnik ruchu światła, masakra. My mamy tutaj. Mam nadzieję, że nie idę jakąś ścieżkę, która mnie zaprowadzi do czegoś złego. Tu same opony. Tu nic.
No dobra. Chodź tu za nami, chodź, bo ja się boję trochę. Oj. Look. O, właśnie, to ten. To trzeba go opuścić. So, you ever operated a crane before? I actually used to be pretty good at the claw game at my local arcade. The kids used to call me the grabber. Teraz masz jedną rąkę, to trochę... Oh, I hear that, yeah. Look, why don't you see if you can lower it down so I can take a look under the hood? Ona lepiej strzela, niech mnie pilnuje. Sure, yeah, sure thing. Ja z jedną ręką jak ja będę przeładowywał i strzelał? Watch my back, yeah? Yeah. Będzie słabo. Dasz radę, Dylan. Nawet z jedną ręką. Looks like somebody's mom never taught them how to clean up after themselves. Okay, let's see what we're working with. All right, not too complicated. Dobrze, że kluczyki są w środku. Welcome back, grabber. Oh my god. My bad. Okay. Jaka muza. All right. Here goes nothing. Wydawiajesz powoli, delikatnie, nie? Obchodź się z jakąś dziewczyną, czy tam z chłopakiem, nie? You did it! Yeah, I think I found my calling. About time! Well, maybe we can see if we can try and get this thing running. Score. Oh fuck. Coś idzie. Oh my god! Oh fuck! Złapał się podwozia! Dylan! Get the damn werewolf on the damn car! Ja nie wiem, kto to jest, kurwa. Hurry the fuck up! Rozbij auto, uruchom syrenę. Oh my god! London Tipton! Zajebie go palnikiem. No kurwa, wstrząśnij się! Dobrze, kurwa, poczuj flame, motherfucker. Oh fuck. Dylan, help! Puść auto teraz. Dylan, come on, help, please! Dylan! Dawaj, kurwa! Puszczaj to! No tym już nie pojedziemy. Kurwa, ale się bałem, że znowu coś spierdolę.
Niech ten epizod już się kończy. Znaczy rozdział. Dylan, thank you. You actually saved my life. For realsies. Yeah, you know, no sweat. I just can't wait to see who they choose. What? To play me in the movie about how brave I am. Don't sam play. Siebie zagrasz. Okay. So, so much for our brilliant escape plan. Okay, back to the lodge. Are you nuts? Better than being out in the open. Come on. Sumie, true. Zeszliśmy tutaj tak na marne trochę. Co, koniec rozdziału, proszę? Bo mam godzinę 33 na nagraniu, a muszę to pociąć. Te moje porażki i fejle. Nie, to Abigail jeszcze. Ale to Abigail już zobaczymy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał, bo ja to muszę pociąć. Pa, pa.